Witajcie na kanale megadyskont.pl. W dzisiejszym odcinku zobaczycie ciężarówkę o nazwie Mac, który będzie przewoził Zygzaka McQueen, a to wszystko z filmu Disneya Auta. Ciężarówka Mac jest cała czerwona i służy do przewożenia Zygzaka McQueen. Ciężarówka ma aż, policzmy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 10 kół. Spójrzmy teraz na jego przód, czyli kabinę. Mac ma oczy, czapkę z daszkiem z napisem, a także numer 95. Na przodzie również mamy napis Mac, po bokach również. Błyskawice, czyli wszystko, co związane z Zygzakiem McQueen. Podobiznę Zygzaka mamy również po bokach, po prawej i po lewej stronie, jak i na tyle. Cały pojazd możemy podnieść i nosić ze sobą za pomocą tej czerwonej rączki. Zobaczmy teraz, co Mac ma w środku. Musimy go teraz tylko otworzyć. I widzimy, że tutaj znajduje się już Zygzak McQueen. Otwieramy teraz tył ciężarówki i na chwilę wyjedziemy Zygzakiem, żebym mogła Wam go pokazać. Jest on, jak dobrze wiecie, czerwonym samochodem wyścigowym z numerem 95, a także z charakterystyczną błyskawicą. Ma on oczy i mnóstwo naklejek na przodzie. Przed udanym wyścigiem musimy zobaczyć, czy Zygzak McQueen jest sprawny. Za pomocą śrubokręta i klucza francuskiego możemy sprawdzić i wymienić wszystkie części samochodu. Ale to wszystko zrobimy po diagnostyce. Włączamy teraz taki tutaj przełącznik na poziom on. Usłyszeliśmy sygnał, że jest to włączone i wjeżdżamy Zygzakiem na tą platformę. Teraz następuje pomiar. I widzimy, że wszystko jest ok. Na razie nie trzeba nic wymieniać w samochodzie. Ale na przykład po jakimś wyścigu może się okazać, że jednak będzie coś do wymiany lub do zatankowania. Okazuje się, że musimy go troszeczkę naprawić. Rozkręcamy go na dole. I patrzymy, co się dzieje w środku. Wszystkie śrubki dokręcamy. Zakładamy z powrotem maskę i z powrotem zakręcamy śrubokrętem. Teraz możemy sprawić, żeby Zygzak z powrotem ruszył do wyścigu. Jeszcze lampka nam mruga, że musimy sprawdzić koła. Jedno z nich musimy wymienić. Odkręcamy śrubokrętem. Odkładamy zepsute koło i wkładamy nowe. Następnie zakręcamy śrubką. I sprawdzamy i dokręcamy inne koło. Po takim przeglądzie sprawdzimy jeszcze, czy wszystko dobrze z samochodem na naszym podjeździe. Silnik jest sprawny. Sprawdzimy jeszcze opony. Tutaj również wszystko gra, więc możemy
podjechać na start i wyruszyć w wyścig. Na ekranie możemy sprawdzić, kto wygrywa. Pierwszy jest oczywiście Zygzak McQueen, drugi King i trzeci Chick. W międzyczasie, gdy pojazd zjechał z wyścigu, zatankujemy go. Jak widzicie, poziom paliwa jest na jednej kresce. Nalewamy benzynę. I w międzyczasie przesuwamy i powiększamy poziom paliwa do 4 kresek. Widzimy, że teraz jest full. I ponownie Zygzak McQueen może przygotować się do startu. Wyścig został zakończony. Zygzak McQueen zdobył pierwsze miejsce. I już teraz możecie przygotować się do następnego wyścigu z Zygzakiem McQueen, a także z ciężarówką Makiem. Najpierw musicie spakować cały zestaw. I już teraz możecie ruszyć w niezwykłą, niezapomnianą przygodę, po prostu biorąc ze sobą ten zestaw za pomocą tej rączki. Jeżeli chcecie mieć taką fajną ciężarówkę z Zygzakiem McQueen, to nie pozostaje nic innego, jak zamówienie tego na megadyskont.pl.